Okres władzy szatana po okresie pokoju. 12 listopada 1943 roku. Izajasz 4,26. Jezus mówi, kiedy nadejdzie czas mojego pokojowego królowania, a przyjdzie, gdyż ja to obiecałem, a ja nie uchybiam moim obietnicom, dobrze na ziemi przyjdą wszyscy do mnie. Nastanie czas, o którym ci mówiłem. Będzie to czas, kiedy duch osiągnie taki rozwój, przez który spontanicznie podzielicie się na dwie części. Żyjący poza duchem będą przebywać w swoich ciemnościach, w oczekiwaniu na wcielenie do służby wojskowej księcia zła. Żyjący w duchu podążą śladami świętego Syna Bożego, kiełka pańskiego, umiłowanego i błogosławionego przez ludzi. Dzięki jego łasce zrozumieją to, co teraz pojmują tylko nieliczni wybrani, i poznają, czym jest moja i ich chwała dzieci Bożych. Zgromadzę moich świętych. Świętym zaś jest ten, kto mnie miłuje i kto podąża za mną, posłusznie i wiernie. Zgromadzę ich z czterech stron ziemi, i przez wzgląd na ich miłość przebaczę nikczemność ludzi. Dobroć świętych będzie zastawem, dla złagodzenia, surowości i sprawiedliwości, a miłość moja i świętych oczyści swoim ogniem ziemię. Jak wielki ołtarz będzie ziemia pojednana ze sobą i z Bogiem. I na tym ołtarzu nauczyciel będzie uczył ludzi dokładnego poznania prawdy, aby dobrze nie zachwiali się, kiedy szatan, rozwścieczony na widok Chrystusa otoczonego uwielbieniem ludzkości, rzuci się gwałtownie do ostatniej bitwy. Walka ducha przeciw duchowi. W szatańskiej wojnie duchów szatan sprzeciwi się mojemu duchowemu królestwu i mojemu nauczaniu. Aby zwieść z dobrej drogi jak najwięcej najsłabszych, ze swoich rezerw, ze swoich twierdz, gdzie pozostali wierni bestii, nawet po klęsce bestii i jej sługi, wydobędzie zwodnicze środki, aby po raz ostatni niszczyć dzieło Boga, którego niszczenie rozpoczęło się u stóp drzewa dobra i zła. Epoka szatańska będzie trzy razy dziksza niż epoka antychrześcijańska, ale będzie krótka, gdyż za żyjących w tamtej godzinie będzie prosić cały Kościół triumfujący w światłości nieba, będzie się modlić Kościół oczyszczający się w czyśćcowych płomieniach miłości, będzie orędował Kościół walczący, poprzez krew ostatnich męczenników. Ocaleni zostaną ci, którzy, pośród ciemności i żaru, pośród burz i błyskawic szatana, wstrząsających światem, będą umieli pozostać w cieniu tabernakulum, skąd wypływa wszelka siła. Ja bowiem jestem mocą żyjących i kto mnie spożywa z wiarą i miłością, ten jednoczy się z moją siłą. Będzie niewielu tych ocalonych, gdyż po wiekach wieków mojej miłości do człowieka, człowiek nie nauczył się kochać. Nikt jednak nie będzie mógł mnie oskarżyć, jeśli się potępi. Cóż więcej bowiem mogłem zrobić dla was, o dzieci Boże, któreście wolały błądzić z dala od domu Ojca, a czasami sprzedawać swe boskie pierworództwo wrogowi Boga? Nie mówcie, że ja, potężny, mogłem przeszkodzić, by zło nie zastawiało sideł, i że mogłem was uczynić dobrymi swoją potęgą. Gdybym tak zrobił, wtedy bylibyście mniej godni pochwały niż źdźbło trawy, którą noga depcze nie czując tego, gdyż trawa, posłuszna nakazowi Boga, rodzi się z nasienia. Rodzi się i sama rośnie. I nie doznaje nawet najmniejszej części tej troski, jaką was otacza Najwyższy. Łodyga ma słońce i rosa od Boga i skibę gleby, wy natomiast macie umysł, aby sobą pokierować. Otrzymaliście łaskę, aby was oświecała, prawo, aby postępować właściwie, macie mnie jako nauczyciela i moją krew dla zbawienia. Dałem wam wszystko, a wydawaliście mi tak mało, coraz mniej. Z cierpliwością Boga dbałem o was, a wy zawsze buntowaliście się przeciwko mnie. Ci najmniej winni zaś byli zawsze gnuśni. Zawsze baliście się robić zbyt wiele dla waszego Boga, który wszystko uczynił dla was. Oto dlaczego przychodzą kary. One są jeszcze miłosnymi wezwaniami, abyście się przekonali, że Bóg istnieje i że inni bogowie, którym służycie z taką wiernością,
jakie im nie odmawiacie, nie mogą dać wam niczego innego oprócz złudnych obietnic i pewnego zła. Od kary do kary, zwiększanej w miarę jak wy powiększacie bałwochwalstwo i nierząd, zmierzam ku wielkim karom. To właśnie jest jedna z nich. Przez nią już nie część mojej winnicy, lecz cała jest otwarta i zajęta, spustoszona i zdewastowana przez tego, któremu służycie, a ja pozwalam mu przekonywać was do jego śmiercionośnych darów. Dlatego mówię wam, przyjdźcie do Boga. Wzywajcie Boga z prawdą w myśli i w sercu, a Bóg wychyli się zza zakrwawionego widnokręgu i szatan dręczyciel ucieknie, zostawiając was wolnych. Wy jednak nie wzywacie Boga. Wystarcza wam myślenie o tym, jak z powszechnego zła wynieść osobistą korzyść, jak powiększyć swoje bogactwo, osiągać coraz większą władzę, jak dogadzać sobie i zażywać przyjemności. Nie obchodzi was to, że inni, lepsi, cierpią, Bóg jeszcze mniej was interesuje. Nawet podnosicie się, wzywacie go, ośmielacie się go wzywać, o bluźniercy, by zatwierdził wasze szatańskie czyny i myśli. Prowokujecie go, by się ukazał, ponieważ mówicie o sobie, Boga nie ma, to my Bogiem jesteśmy. Na waszym przeklętym języku i na waszej zaprzedanej duszy szatan już gromadzi żarzące się węgle piekielne, a ja zapalam je moim gniewem. W tej godzinie przeklinam was, węże w szacie człowieka. Jeśli klątwy moich świętych i odraza moich dobrych wydaje się wam jak piórko wróbla, które upadając na was nie sprawia bólu, bo macie serca z granitu, to moje przekleństwo przeniknie was i wywoła w was udrękę, gdyż ja jestem tym, który wolą swojej myśli otwiera doliny, rozszczepia góry, oddziela morza, wstrząsa ziemią. Mogę wniknąć w krzemień waszego serca i rozdrobnić go, jakby był tak kruchy jak nadmuchana szklana bańka. Profanatorzy, kłamcy, podli, jesteście przeklęci za całe popełniane zło, za wszystkie dusze, jakie prowadzicie do zwątpienia w dobroć Bożą, za to, że mi je psujecie waszym przykładem i że mi je kradniecie, niszcząc je na wszelkie sposoby. I nie boicie się. Jak będę sprawiedliwy i litościwy wobec słabych, których wy waszą mocą nakłoniliście do zła, tak samo będę sprawiedliwy i nieubłagany dla was, już na tej ziemi. Wasza władza, wasze skradzione bogactwa, skropione bólem tysięcy ludzi, rozwieją się w waszych rękach jak dym słomy, którą się pali, gdyż jest zbyt brudna, aby ją przechowywać. Nic was nie obroni, was, którzyście przebrali miarę. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Nie wyciąga się ręki poplamionej krwią przeciw bieli świętego, który mówi w imieniu świętego świętych, i przeciw świątyni bardziej wzniosłej niż świątynia w Jerozolimie. Jej fundamenty bowiem były ochrzczone, nim rozpoczęto ich budowę, krwią moich bohaterów, a kamienie otrzymały pociechę zroszenia i obmycia purpurą ogromnej ilości męczenników. Jest w niej także łoże, na którym spoczywa, w oczekiwaniu na zmartwychwstanie u boku swego nauczyciela, ciało mojej wybranej skały. Przysięgam wam, że miejsce to jest o wiele świętsze od świątyni Salomona. A z profanatorami tego miejsca, które jest już rajem, pojmijcie przyczynę tego, stanie się to, co stało się z wszystkimi, którzy lżyli chwałę Pana.